To jest niesamowite przedsięwzięcie. Kilkanaście tirów sprzętu, niezliczone kilometry kabli, 1000 metrów kwadratowych diody, ponad 200 osób ekipy na placu, a jednocześnie to wszystko dla ludzi. Możemy zrobić naprawdę coś dobrego poprzez to niesamowite wydarzenie. To ogromna przyjemność i ogromny zaszczyt, że Bespoke jest producentem wykonawczym tego wydarzenia. No, wygląda na to, że jesteśmy coraz bliżej koncertu, ale powiem Wam szczerze, że taki tempo przygotowania, taki krótki okres, to nie przypominam sobie wcześniej. Jak wydarzy się coś takiego, nie wiem, czy to wynika z tego, że świetna ekipa jest przygotowująca. Wszyscy ludzie, ja to z Maja, to się powstała i prawie jesteśmy gotowi. Idea koncertu Chwała Ukrainie powstała w banku, możemy powiedzieć, że od serca. Z potrzeby, żeby wspomóc naszych braci Ukraińców. Chcemy poruszyć serca osób, serca ludzi w Polsce, może za granicą, którzy będą oglądali ten koncert, że warto ich wesprzeć w tej walce, bo ta wolność, o którą oni walczą, to jest ta wolność też nasza. Z tego miejsca, w którym teraz ja jestem, ale my jesteśmy, czyli ta scena i dziesiątki osób, które tutaj na tej scenie pracują, za kilka godzin popłynie przekaz. Przekaz, który będzie kierowany do mieszkańców przede wszystkim Ukrainy. Przekaz jest jeden. Mówimy stop, stop. Nie chcemy tej wojny. Nie chcemy. Chcemy, żeby się oni zatrzymali. Chcemy, żeby ten świat się zmienił i był taki, jak przed 24 lutego. No, słucham. Serce rośnie. A dlaczego? Dlatego, że patrzeć na tak zaangażowaną ekipę, tak liczną, która wie, że każdy krok jednej osoby zależy od kolejnego kroku kolejnej, jest naprawdę bardzo fajną sprawą. A jeszcze do tego, jeśli to wszystko służy nie tylko markom, ale słuchajcie, po prostu ludziom, jest to naprawdę bardzo motywujące. Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, że stworzyliśmy na placu Piłsudskiego coś, co w historii Polski nie miało miejsca. Tak olbrzymia scena, tak dużo ludzi zaangażowanych, to jest ewenement na skalę naszego kraju. I chciałem przede wszystkim podziękować nie tylko ekipie, ale również klientowi, który nie boi się odważnych wyzwań. Pewnie wielu z Was pamięta, że niejednokrotnie mówiłem, że będziemy robić rzeczy duże i ważne. I tak jak być może czasami brzmiało to enigmatycznie, tak dzisiaj macie dowód na to, namacalny, jak to rzeczywiście wyglądało. I tak naprawdę ja nadal mam poczucie, że my się tylko rozgrzewamy. Także brawo dla Was.